Ten jest dla ciebie. Dla mnie? Powiedz od kogo. Otwórz go, to się dowiesz. To kartka od Suli. Zgadza się. Napisała całuski dla Binga. Ale śliczna. Chcę zrobić coś dla Suli. Pewnie. To będzie bardzo miłe podziękowanie. Chodźmy. Czego będziesz potrzebował? Ładnej kartki. Różowej. Sula lubi ten kolor. I kredki. O, i coś do ozdoby. Przyda ci się klej, by wszystko połączyć. Hop. Kredki. Co to będzie, Bing? I Sula. I magiczna różdżka dla Suli. Ona lubi wróżki. Gotowe. Bardzo ładna różdżka. Sula będzie zachwycona. Co teraz? O, sreberka. Sula uwielbia sreberka. I zawsze ozdabia nimi swoje rysunki. To dobry pomysł. Oto klej. I sreberka. Top, 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 top. Top, top, top. Ładnie. Spodoba się Suli. Na pewno. Mamy już rysunek i sreberka. Co dalej? O, makaron. Sula uwielbia makaron. To prawda. Weźmiemy makaron motylki czy makaron sprężynki. Motylki. Sula lubi je najbardziej. Dziękuję, Flop. Top, top. Więcej kleju. Wystarczy, Bing. Nie potrzeba wyciskać aż tak dużo. Gotowe. Ostrożnie, klej jest mokry. Wszystko mi ścieka. Połóż kartkę płasko, dopóki klej nie wyschnie. Proszę, popraw. Wtedy makaron już nie spadnie? Nie, sprawdź. Top, top. Zostań, makaroniku. Sula będzie szczęśliwa. Może coś jeszcze? O, czy Sula lubi pióra? Tak, pióra. Na przykład tokacze żółte. Proszę, żółte pióro. Więcej kleju. Piórko dla mnie. Piórko dla Suli. Piórko, piórko, piórko. Mam! Gotowe. Bardzo ładny obrazek, Bing. Jest dokończony? Tak. Możemy go zanieść Suli? Klej już wysechł. Tak, jest suchy. Chodźmy. Zaczekaj chwilę, Flop. Zapomniałem przykleić ozdoby na różdżce Suli. Rzeczywiście. To będzie ładnie wyglądało. Poszukajmy czegoś. O, wezmę to. Ten kamyczek na pewno spodoba się Suli. Skończył się klej, Flop. O, weźmiemy drugi. Proszę. Pełna butelka. Dziękuję, Flop. O, nie mogę go wycisnąć. Mam ci pomóc? Nie, poradzę sobie sam. O nie. Klej pobrudził cały rysunek. Hop. Ojej, niestety to prawda. O, Flop, wygląda okropnie. Nie powiedziałbym, że okropnie. Raczej kleiście. Kiedy za mocno ściska się tubkę, czasami tak się dzieje, to nic wielkiego. Sula nie będzie zachwycona. Ten rysunek trzeba po prostu dokończyć. Czy jest jeszcze coś, co Sula lubi? Moglibyśmy tu przykleić.
Sula uwielbia brokat. Świetnie! Posypmy klej brokatem. Dobrze. Oto brokat. Ostrożnie, Bing. Ale lśni. Gotowe? Gotowe. Aha. Spójrz, Flop. Och, jest piękny. Na pewno spodoba się Suli. O to chodziło, króliczku. Zanieśmy go Suli. Chodźmy. Cześć. Dostałem od Suli kartkę, więc zrobiłem dla niej rysunek. Przykleiłem do niego sreberka, makaron, ozdoby i piórka. Sula lubi te wszystkie rzeczy, ale wylał mi się klej. Wyglądało to okropnie i posmutniałem. Ale potem posypałem klej kolorowym brokatem i rysunek znowu wyglądał wspaniale. Jeśli nie podoba ci się twoja praca, to znaczy, że trzeba ją dokończyć. Zdobione rysunki to wielka rzecz, Bing. Jest prześliczny. Czas na kółeczko. Hurra, kółeczko. Co to jest? To jest coś wyjątkowego. To jest tęcza. Tak, Bing. To są wszystkie kolory tęczy. A teraz słuchajcie, kto z was chciałby być odkrywcą przyrody? Ja! Każdy będzie miał szansę. Zdecyduj, Flop. Zobaczmy. Ty. Sulo, ty zaczniesz. Tak! A potem Koko, Pando. O, ja! Tak, i na końcu ty, Bing. O, szybciej, zakręć kołem, Sulo. Ale się kręci. Ciekawe, gdzie się zatrzyma. Żółty! Sulo, ty jesteś naszym pierwszym odkrywcą przyrody. Popatrz uważnie dookoła i znajdź coś żółtego. Znalazłam mlecza. Mogę go zerwać? Tak, Sulo. Przynieś go nam do kółeczka. Jestem bardzo dobrym odkrywcą. To prawda. Ciekawe, na co ja trafię. Teraz ja. Mam nadzieję, że wypadnie fiolet. O nie! Czerwony. O, czerwony. Musisz znaleźć coś czerwonego. Czerwień. Znalazłam moją ulubioną czerwoną rzecz. Co to jest? Co to jest? To jest zielone. Nie chodzi o liść. Tada! To biedronka. Jaka mała. Biedronki są piękne. Do widzenia, biedroneczko. Pa, biedronko. Pa, pa. Pa, pa. O, moja kolej. Pomarańczowy. Znajdź coś pomarańczowego. Wiem, gdzie jest coś pomarańczowego. Chodź ze mną. Chodźmy. Czy to kwiatek? Nie, to kamyk. O, pomarańczowy! Zobaczcie, co znalazłem! Ładnie. Bardzo ładnie, chłopcy. Tak. Kto jest kolejnym odkrywcą przyrody? Ja! Fiolet! Fiolet! Ja chciałam fiolet. O, nie widzę. O, jest! Ostrożnie, Bing! To jest oset. Oset. Odkrywcy muszą być ostrożni. Spójrz. Ma ostre kolce. Właśnie. Ale ja chcę pokazać go Ammie. A co powiesz na to? Dziękuję, Flop. Ammo! Tak? Znalazłem fiolet. Co to takiego? Jestem odkrywcą przyrody. Pokaż. To oset. Jest fioletowy i ma kolce. Widzicie? Brawo, Bing. Dobrze, że go nie dotknąłeś. Tak. Jeszcze raz. Niebieski. Jeszcze nie było. Niebo. Tak, niebo. Tak, niebo. Tak. Bardzo dobrze, Sulo. Proszę, fiolet. O, czerwony. Łatwizna. Co znalazłam? Aha. Proszę. Ładny. Pando.
No tak, ja. Czerwony. Znalazłem. Pandolistek już no dobrze, był. No dobrze, kończymy tę rundę i robimy sobie przerwę. Jestem ostatnim odkrywcą przyrody. No nie, znowu czerwony. No dobrze, możliwe. Już wiem. Listek. Bing, listki już mamy. Ale nie widzę nic innego. Pomóżmy Bingowi znaleźć coś czerwonego. Tak! Bingo! Szukamy. Jesteś. Więcej czerwonego. Halo, halo. Sulo, chodźmy poszukać tam. Dobrze. Nie. O, patrz, Sulo, znalazłem coś. Chodźcie tu, Bing coś znalazł. Idziemy. Bing, nic ci nie jest? Ojej, co się stało? Pokaż łapkę. Skaleczył się. Boli cię? Tak. Krew jest czerwona. Biedny Bing. Ammo, prosimy o plaster. Niosę. Chciałem tylko zerwać malinkę, bo była czerwona. Tak, wiem, Bing. Nie zauważyłeś kolców. Nie byłeś ostrożny, prawda, Bing? Tak. O, współczujemy ci. Niedobra malinka. Biedny Bing. Proszę. Dziękuję, Ammo. Zaczekaj. Odgarniemy patykiem gałęzie? Spróbuj teraz zerwać malinkę. Rób to bardzo ostrożnie. Udało się, Flop. O to chodziło, króliczku. Tak, zerwałeś malinkę. Świetnie. Jestem bardzo dobrym odkrywcą. Ja też. I ja. Bawiliśmy się w odkrywców przyrody. Fajna zabawa. Kręciliśmy kołem, które robiło tuk, 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 tuk. Czerwony. Znowu. Znalazłem piękną czerwoną malinkę. Ale skaleczyłem się o kolce na krzaku. I leciała mi krew. Wówczas Flop odsunął gęste gałęzie i zerwałem malinkę. Bycie odkrywcą przyrody jest super. Tylko trzeba uważać, żeby się nie zranić o kolce. Odkrywanie przyrody to wielka rzecz, Bing. Uwielbiam malinki. Jesteś jeszcze za mały na zabawę samolocikami. Masz piszczałkę. Chodź, Bing. Wpadł na półkę. Pomogę ci, Bing. Nie trzeba. Jesteś za mały, Bing. Żeby dosięgnąć, musiałbyś być taki duży jak ja. Jestem duży. Patrz. Widzisz? To jest miarka. Taki byłem kiedyś. Taki byłem kiedyś. Taki byłem kiedyś. A taki jestem teraz. O, Flop! Znowu urosłem. O! Możesz mnie teraz zmierzyć? Proszę. Musisz wziąć książkę i kredkę. Książkę? Żeby narysować równą linię. Chcesz zobaczyć? Bardzo. Najpierw Bing musi stanąć płasko na całych stopach. Stoisz płasko? Tak. Teraz wyprostuj się i podnieś głowę. Stoisz prosto? Tak. Uszy w dół. Teraz musimy się upewnić, że Bing jest oparty plecami o ścianę. Jesteś oparty? Tak. Świetnie. Teraz przykładam książkę do głowy i rysuję kreskę. A, pożycz mi proszę kredkę. Dziękuję, Koko. Dobrze, jesteś gotowy? Tak. Charlie. Stój spokojnie. Aha, tak. Gotowe. No i co, urosłem? Popatrz na miarkę. Urosłem! Jestem tu!
To prawda. Ja jestem jeszcze wyższa. Zmierz mnie. Proszę, sprawdźmy, ile masz wzrostu. Gotowa? Stoisz płasko? Płasko. Uszy do dołu. Dokładnie. Stań prosto. Prosto? Plecy do ściany? To bardzo łatwe. Aha. I kredka? Jestem przygotowana. Ach, nie ruszaj się. Gotowe, Koko. To twoja linia. Ach, jestem wyższa od ciebie. Jestem najwyższa z was wszystkich. Ja jestem wyższa od Charlie'ego. I ode mnie też. Od ciebie też. I od ciebie. Podniosę. Teraz, kiedy urosłem, na pewno dosięgnę. Nadal jesteś za mały. Nieprawda. Urosłem. Spójrz. Zmierzę cię jeszcze raz, żeby się upewnić. Stopy płasko. Płasko. Głowa w dół. Plecy. Aha. Nie ruszaj się. Gotowe. Masz tyle wzrostu. Jestem wyższy. Niestety już nie. Przecież cię zmierzyłam. Bing! Wiesz co? Ty się skurczyłeś. Nie! Jak tak dalej pójdzie, nigdy nie zdejmiesz samolocika. Nie zgasisz światła. A co najgorsze, jeżeli nadal będziesz się kurczył, staniesz się malutki jak Charlie. Ja chcę znów być duży. Co się stało? Zmalałem, Flop. Zmalałeś? Zmalał. To jest jego nowa miarka. Bing się kurczy. Wkrótce będę taki mały jak Charlie. Jak Charlie? Albo nawet mniejszy. O, proponuję zmierzyć Binga jeszcze raz. Poproszę kredkę. Stopy płasko. Tak. Głowa do góry, a uszy w dół. O, całkiem zapomnieliśmy o uszach. Proste plecy? Tak. Tak było. Nie ruszaj się. Gotowe. Patrz, znowu urosłem. Jestem wysoki. Przede wszystkim ty nie zmalałeś, Bing. Dzieci tylko rosną, nie maleją. O, Charlie. Pomogę ci, maluchu. Masz swoją piszczałkę. Brawo, ty mój króliczku. Kiedy Charlie będzie duży, sam sobie doskonale poradzi. O, tak. Proszę, Bing. Dziękuję. Cześć. Flop zmierzył mnie dzisiaj przy ścianie, żeby sprawdzić, czy urosłem. Urosłem! Potem Koko postanowiła to sprawdzić i okazało się, że zmalałem. Wystraszyłem się, że będę malał i malał, aż stanę się maleńki jak nasz Charlie. Ale to nie była prawda. Flop sprawdził to jeszcze raz. Koko zamiast powiedzieć, żebym podniósł głowę, kazała mi ją opuścić. Dlatego byłem mniejszy. Nie da się zmaleć. Można tylko rosnąć. Rosnąć. To wielka rzecz, Bing. Jestem wielki. Ja narysuję zamek pani Biedronki. A ty co narysujesz, Bing? Nie wiem co. Wiesz, może narysuj motyla. Nie. Lub tulisia. Nie. Mój zamek pani Biedronki będzie mieć 4 wieże. Flop? Nie wiem, co narysować. O, cóż, a może coś dla tulisia? A, może rakietę? Tak. O, ja odbiorę. Julio! Hejka, Julio! O, dzień dobry, Bing. Flop, to Julia! Witaj, Julio. Cześć, Flop. Tak pomyślałam, że może wpadnę do was dzisiaj z piesiem? O, tak.
Koko i Charlie też przyszli. Przełączę cię na głośnik. O, dobrze. Czekaj, przełączam. Dzień dobry. O, cześć, Julia. To piesio. Tak, tak, malutki piesio. Czy jutro jest dzień piesia, Julio? Tak, i w tej sprawie dzwonię, Bing. Piesio musi iść jutro do weterynarza. Ale możemy zrobić dzień piesia dzisiaj. O, zgodzisz się, Flo? O, tak. Jasne. O, hurra! Dzień piesia. Dobrze. Do zobaczenia wkrótce, dzieci. Pa, Julio! Julio. Pa, piesiu. Do zobaczenia. Ja narysuję obrazek dla Julii i piesia. O, bardzo dobrze, Bing. Teraz zieleń do pokolorowania flag. Proszę. O, dziękuję, Bing. Kredka? Nie gryź kredki, Charlie. Podam ci twoje kredki. Proszę, porysuj sobie, Charlie. Masz kredkę. O, jaki ładny rysunek, Charlie. Jaki tam rysunek? To jest gryzmoł. Charlie umie gryzmolić. Tak. A ja dobrze rysuję. Mm-hmm. Patrzcie, narysowałem Julię. O, rzeczywiście. Teraz narysuję piesia. O, to Julia. O. Cześć, Julia. O, idzie piesio. Tak. Cześć, piesiu. Robię dla ciebie niespodziankę, Julio. O, i zobacz. Naprawdę? Prawie skończyłam rysować. Bardzo ładnie. Gdzie mój rysunek? Charlie! Nie! Co zrobiłeś? Charlie! Braciszku, ale on nie chciał bić. To jeszcze dzidziuś. Zobacz, co Charlie zrobił. Spokojnie, spokojnie. Obejrzyjmy to, Bing. O. O, czy to ja? Tak. O, prześlicznie, Bing. Ale wszystko zagryzmolone. Cóż, jak dla mnie rysunek jest śliczny. Przypomniałam sobie bardzo fajną zabawę. Jaką? Chodźcie oboje. To gryzmolenie. Gryzmolenie? Ale gryzmoł. No tak, ale może da się narysować coś więcej. A czy ten gryzmoł coś ci przypomina, Bing? Nie. O, tak. O, to jest buzia. Tak, o. To jest strażnik księżyca. O, pięknie. Bardzo ładnie, Bing. Możemy jeszcze raz? O, dobrze, porysuję z tobą, Koko. Dobrze. Porysuję z tobą. Teraz niech każdy weźmie kartkę papieru. I gryzmolimy. Tak. A teraz wymiana. Wymiana. Tada! To jest motylek. O, przepiękny, Koko. O, bardzo ładny. Gryzozaurus. Ra! Ra! O, tak. A to jest rakieta Królisia Tulisia. Bardzo piękna, Flop. A to? To są lody. Tak. Fajna ta gra. Bing, a może chciałbyś dokończyć gryzmołki Charlie'ego? O, tak. O, ma cztery nogi. Nie, pięć. To jego ogon. Dorysuj jeszcze smycz, Bing. No tak. To piesio, Julio. O, dziękuję, Bing. Fajnie gryzmolisz, Bing. Naprawdę bardzo ładnie. I to dzięki Charlie'emu, bo bardzo fajnie gryzmoli. Cześć. Ja i Koko i Charlie rysowaliśmy kredkami.
i zadzwoniła Julia i powiedziała, że dzisiaj jest Dzień Piesia. I narysowałem ten bardzo specjalny rysunek. Taki naprawdę dobry. Ale wtedy Charlie zrobił wielkiego gryzmoła na rysunku. Bardzo nieładnie. Ale Julia pokazała nową zabawę. Gryzmolenie. Gryzmoł to nie jest zwykły gryzmoł, bo można z niego zrobić wszyściutko. Gryzmolenie to wielka rzecz. I dla Julii tak samo. Dom, 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 dom. Jestem olbrzymem. Z łatwością przewrócę ten wieżowiec. Bam, 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 bam. Jestem olbrzymką. Słuchajcie, olbrzymy. Przestało padać. Odprowadzimy Sulę do domu. Przemoczymy nóżki, jeśli wyjdziemy na dwór. O, na szczęście oboje macie kalosze. No tak. Gotowy. Założyłem wielkie buty. Dom, dom. Jestem olbrzymem. Chodźcie już. Bam. Chodźmy. Bam, 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 bam. Dum, dum. Bam, 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 bam. Bam, 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 dum, dum. Bam. No dobrze, pójdziemy tędy. Za mną, małe olbrzymy. Flop, ja nie jestem mały. Jestem wielkim olbrzymem. Wielkich buta. Ja też. Te drzewa stanęły na mojej drodze. Dom! Uważajcie, drzewa! Nadchodzi olbrzym. Bam. O, a cóż to za malusieńki lasek. Uważaj, bam, Lesie! Bam, bam, nadchodzi bam, groźna bam, olbrzymka. Bam. 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 Dom, dom. Bam, bam. Czerwony królik nakazuje nam... Stać! Otóż to. Poczekajmy na zielonego. Omal nas nie ochlapał. Jesteśmy olbrzymami. Mamy wielkie buty. Nic nas nie zmoczy. Dom, 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 dom. Zielony królik mówi, że możemy iść! Ostrożnie, olbrzymy, nie stratujcie samochodów. O, jakie kałuże, Bing! Jest ich bardzo dużo! Chlap! 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 Tulo, teraz idę do tej! A ja do tej! Uważajcie, nawet olbrzymy mogą się zamoczyć. Ojejku, Bing! Widzę siebie w tej wielkiej kałuży. Patrz! Ja też cię widzę i teraz cię ochlapię! Chlap! 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 O, mała łódka! Zaraz ją stąd przegonię! Uważaj, łódeczko! Idzie olbrzym! Chlap! O, Bing! Znalazłam jeszcze większą kałużę. Chodź tu! O, ta jest jeszcze większa. Chlap, 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 o, chlap! A ta jest jeszcze bardziej większa. Chlap, 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 je! O, a ta tutaj jest najbardziej największa. Jej! Nie! O! 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 O, fuj. Ale tu zimno. Nic ci się nie stało? Jestem cały mokry. No cóż, nawet olbrzymom zdarza się przemoczyć. Jesteś cały ubłocony, Bing. Masz błoto na kaloszach i na ogrodniczkach też masz błoto. I nawet na uszach pełno błota. Chodźmy do Anny. Tak. Ona wie, co zrobić z mokrym olbrzymem. Chodźmy. Ale mi zimno.
Spójrz, Ammo. O, a cóż to się stało? Jestem mokry i jest mi zimno. Bawiliśmy się w olbrzymy i Bing pośliznął się w kałuży. Chlup! Błoto poleciało aż dotąd. Zamoczył i ubrudził sobie kalosze i ogrodniczki i uszy. Dosłownie wszystko. A, uwierzyłeś w to, że jesteś wielkim olbrzymem. I dlatego nie uważałeś. Ciepła kąpiel w olbrzymiej wannie? I olbrzymi miękki ręcznik? I olbrzymie, pyszne, marchewkowe ciacho. O, tak proszę! Nie. Wielkie buty zostają na zewnątrz. Nie wnosimy błota do przedpokoju. Dobrze. Ale Amma jest sroga. Tak! Cześć! Bawiliśmy się z Sulą w olbrzymy. I robiliśmy tak. Dam, dam, dam. I skakaliśmy razem po kałużach. Nagle wskoczyłem do wielkiej kałuży. Plap! Przewróciłem się i dosłownie cały byłem mokry i brudny. Było mi potwornie zimno i bardzo nieprzyjemnie. Nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś olbrzymem i masz wielkie buty, w głębokiej kałuży możesz się całkiem przemoczyć. Wielkie buty to wielka rzecz, Bing. I wielkie marchewkowe ciacho również. Uwielbiam to! Zatańcz z nami, Charlie! Tak, zatańcz z nami! Charlie! Jej! Bardzo ładnie, Charlie! Myślę, że Charlie wkrótce zacznie chodzić. O, super! Słyszysz, Charlie? Będziesz chodził! Kiedy Charlie zacznie chodzić? Trudno powiedzieć dokładnie, Bing, ale widzę, że jest już gotowy. Tańczmy! Jeszcze! Co teraz? O, może to? O tak! Uwielbiam tę melodię! O, ostrożnie, Charlie! Nic się nie stało. To mój brzęczący bucik, Charlie. O, mogę zobaczyć? Tak, proszę. Jest dla ciebie za mały, Bing. Bing też był kiedyś mniejszy. Patrz, to jestem ja w moich brzęczących bucikach. Ale byłeś słodki, Bing. A gdzie jest drugi but? Nie wiem. Tutaj go nie ma. Gdzieś się schował. Ciekawe gdzie. Brzęczący buciku, brzęczący buciku. Brzęczący buciku. Buciku. O, Charlie, nie chodzi o ten but. Ten się nie zgubił. Brzęczący buciku. Halo, gdzie jesteś? A, znalazłem. O, to tylko skarpetka. Brzęczący buciku. Gdzie on jest? Mam go! Załóż je, Bing. Raz, dwa, zgadza się. Dziękuję, Koko. One są śliczne. Masz za duże stopy. Wiem. Dzyń, dzyń. Patrz, Flop. Urosłeś. Tak, jestem bardzo duży. To moje brzęczące buciki, Charlie. Mogę je przymierzyć? Tylko na chwilę, zaraz ci je oddam. No dobrze.
Twoje stopy też będą za duże. Ja nie chcę ich wkładać na stopy. Patrz! Brzęczące paluszki. Dzyń, 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 dzyń. Teraz ty tak zrób. Dobrze. Tupu, 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 tupu. Niech Charlie je przymierzy. O, dobry pomysł. No dobrze. Siedź spokojnie, Charlie. Zrób sam raz. O, spodobały mi się. Wstań, Charlie, i tańcz. O, Charlie dobrze się czuje w moich bucikach. O tak, to prawda. Flop! Charlie chodzi! O, Charlie! To dzięki moim brzęczącym bucikom. Faktycznie! Bing, twoje butki sprawiły, że Charlie chodzi. Wiedziałem, że są wyjątkowe. O, tak! Ty chodzisz! O, Charlie! Brawo! Podobało ci się? Słodko w nich wyglądasz. Powinny być twoje. Ale one są moje. No i co? Na ciebie są już za małe. A Charliemu pasują akurat, prawda? Mm-hmm. No tak. Ale to są moje buciki. Myślę, że Charlie polubił brzęczące buciki tak, jak kiedyś ty. Może niech pochodzi w nich. Tak przez chwilę. Dobrze. Przez chwilę. No daj, Charlie. Pomogę ci założyć bucik na nóżkę. Bing, chcę ci pomóc, Charlie. Tak. Możesz ponosić moje buciki. Jeszcze przez jakąś chwilę. Tak. Proszę. Charlie mówi, dziękuję, Bing. O, ciekawe, dokąd teraz pójdzie. No chodź, Charlie. Tutaj. Ślicznie, Charlie. Dziękuję, Bing. Możesz zatrzymać brzęczące buciki. A, słuszna decyzja, króliczko. Cześć. Znalazłem moje brzęczące buciki. Ale były już na mnie za małe, bo bardzo urosłem. Więc założyłem je Charliemu. Ale nie chciał mi ich oddać. Trochę mi się to nie spodobało. Bo to były moje buciki. A potem Charlie po raz pierwszy w życiu sam zaczął chodzić. Wszyscy byliśmy tym bardzo podekscytowani. Oddałem więc Charliemu moje buciki. Niech mu służą. Brzęczące buciki. To wielka rzecz, Bing. A teraz ma je Charlie. Wuś! Tak, tak, tak. O. Załatwione. Do zobaczenia. Raz, Krisiu. Do widzenia. Wuś! Mogę pograć na telefonie, Flop? Jasne. Dziękuję. A w jaką grę? W mówiącą sałatę. Jest bardzo śmieszna. O tak. Dobry wybór. Cześć! Cześć! Powiedz coś do sałaty. Cześć, sałato. Musisz podejść bliżej. I mówić do... Mało brakowało. Mało brakowało. Musisz być ostrożniejszy, Bing. Dobrze, przepraszam. Teraz coś do niej powiedz. Witaj, sałato. Witaj, sałato. No, proszę, Bing. O, przywitamy się z czasokurczaczkiem. A teraz z ryczącym kubełkiem. Chodź, Bing, rozwiesimy razem pranie.
Ja tu zostanę z Tulisiem i Sałatą. Zgoda? Tylko pamiętaj, telefony nie lubią wóź. Co ty mówisz? Tylko ja i Tuliś robimy wóź. Przywitaj się z Sałatą, Tulisiu. Cześć, Sałato. Cześć, Sałato. Chodź, Tulisiu. Chodź, Sałato. Chodź, Tulisiu. Chodź, Sałato. Wóź! Wóź! O, nie można robić wóź z telefonem. Zaczekaj tu, Sałato. Zaczekaj tu, Sałato. Tuliś, Tuliś. Wóź! Hop, hop. Wóź! O! Sałato! Sałato! O, no pokaż mi się. O nie. Zepsuł się. O nie. Zaraz siadamy do stołu, Bing. Schowajmy się. O. Bing? Wszystko w porządku, Bing? Gdzie jest telefon? Nie wiem. Zgubiłem go. Zgubiłeś? O, no dobrze. Gdzie on może być? Nie przejmuj się tak bardzo, Bing. Zaraz zadzwonimy na mój numer. Usłyszymy go. O, dźwięk dochodzi z kuchni. Aha, to zabawne. O. Jakim cudem znalazł się w koszu? Ojej. Bing? Bing. Nie ma mnie tutaj. Kocyk ma zdecydowanie kształt króliczka. Jesteś pewien, że cię tu nie ma? Tak. Tak? Aha. Dobrze. Na szczęście twoja gra działa, Bing. Na szczęście twoja gra działa, Bing. Jest tam kto? Jest tam kto? Tak. Ciekawe kto. Kto wrzucił telefon do kosza na śmieci? Kto wrzucił telefon do kosza na śmieci? Ja to zrobiłem. Ach tak. Powiedz, co się stało? Poczujesz się lepiej, gdy mi wszystko opowiesz. Ja i Tuliś wzięliśmy sałatę do ogrodu, ale zrobiliśmy wóź za blisko i wtedy telefon spadł i się stłukł. Rozumiem. Tak jak mówiliśmy, telefony nie lubią wóź. Nie, ale ponieważ się popsuł, wrzuciłem go do kosza. Bałem się do tego przyznać. Wybacz mi, Flop. Cóż, najważniejsze, że powiedziałeś mi prawdę, Bing. Nieprzyjemnie jest siedzieć pod kocem i wstydzić się, prawda? Prawda. Naprawisz go, Flop? Ja nie potrafię, ale nie martw się, jutro zaniesiemy go do serwisu. Tam cię naprawię, telefoniku. Tam cię naprawię, telefoniku. Nie będę robił blisko ciebie wóź. Nie będę robił blisko ciebie wóź. O to chodziło, króliczku. Mówiąca sałata to moja ulubiona gra. Cześć! Cześć! Telefonom nie wolno robić wóź, dlatego położyłem go na stole. Ale trach! Spadł na ziemię i się potłukł. Wtedy razem z Tulisiem wyrzuciłem go do kosza. Bałem się przyznać do tego, co się stało. I było mi bardzo ciężko. Tak ciężko, że w końcu przyznałem się Flopowi i poczułem się dużo lepiej. Powiedzenie prawdy to wielka rzecz, Bing. I nie muszę już siedzieć dłużej pod kocykiem. I nie muszę już siedzieć dłużej pod kocykiem. Moje oczy widzą coś koloru...
różowego. O, książka. Nie. O, kwiatek. Nie. O, już wiem. Sukienka. Tak. Teraz ja. Moje oczy widzą coś w kolorze pomarańczowym. Lampa. Nie. Pomarańczowy. Marchewka. No coś ty, Sulo. Nie widzę tutaj marchewki. O, ale chciałbym. Ja też. Miam, miam. Chcę schrupać marchewkę. Flop. Słucham. Czy możemy dostać po marchewce? Oczywiście. Ojej, skończyły się. A mieliśmy na nie tak wielką ochotę, Flop. Nie martwcie się, to nie problem. Pójdę do sklepu Poli i kupię. O! Chodźmy razem, Sulo. Zostańmy w domu, Bing. Dobrze. Zostanę w domu z Sulą, Flop. Pobawimy się. Pobawimy się. Dobrze. Amma zajmie się wami. Nie ma sprawy. Niedługo wrócę. Pa, Patki. Pa, Flop. Flop. Cześć, Flop. Teraz moja kolej, Bing. Moje oczy widzą... A co z moim pomarańczowym? O, no tak. Co, poddajesz się? No tak. Też twoja sukienka. O, tutaj! A, Tasiemka! Moja kolej. Moje oczy widzą coś koloru niebieskiego. Zgaduj. Poduszka! To niesprawiedliwe. Za szybko zgadłeś. Jeszcze raz. Sulo, teraz moja kolej. Musisz dłużej zgadywać, Bing. Nie, odgadłem, więc teraz ja pytam. Flop! Flop! Flop poszedł do sklepu. O. O co chodzi? Ammo, czyja teraz kolej w moje oczy? Myślę, że teraz moja kolej. Tak! Ta! To co, jesteście gotowi? Pytaj, Ammo. Słuchajcie uważnie. Moje oczy widzą coś koloru... brązowego. Krzesło? Bajgiel. Nie. Zgadujcie. O, to Flop. Gdzie? Tutaj, na fotografii. Ale nie. O, magnes na lodówce. Doskonale, Sulo. A Flopa nie ma. O, Bing, nie ma, bo kupuje marchewki w sklepiku Poli. Pamiętasz? Ale niedługo wróci? Oczywiście, że tak. A teraz nakryjcie razem ze mną do stołu. Dobrze. Ja siedzę tutaj. Zgadza się. A kubek z pingwinkiem i mój talerz z turisiem? Dostałem inne. O, przepraszam, Bing. Nie wiedziałam, że masz ulubioną zastawę. Flop to wie. To zrozumiałe, że wie. Może poszukamy Flopa? Tak, pewnie stoi już pod drzwiami. O! Wydaje mi się, że trochę go widzę. Ostrożnie, Bing. Au! Au, boli mnie. O, biedny Bing. O, Bing, twój biedny paluszek mocno się uderzył. Daj, Amma go przytuli. Niech Flop go przytuli. O, rozumiem cię, Bing. Może zadzwonimy do Flopa i powiesz mu, jak bardzo cię boli. Tak. A ja pójdę po królisia tulisia. Au. Witam, tu Flop. Nie mogę teraz odebrać, ale to nic takiego. Proszę zostawić wiadomość. Flop, tu Bing. Uderzyłem się w paluszek. Gdzie jesteś, Flop? Dlaczego nie odebrał? Znalazłam telefon Flopa. Ktoś dzwonił. To dlatego nie odbierał. Zostawił telefon w domu. Chcę do Flopa. O, Bing. Flop robi zakupy. Przyniesie ci soczystą i chrupiącą marchewkę. Tak, całe mnóstwo pysznych marchewek. Jak myślicie, ile może być tych marchewek? Nie wiem. Pobawmy się w zakupy u Poli. No dobrze. O, ja będę Polą. Dobry pomysł. A Bing będzie Flopem, który robi zakupy. Zaczynajmy. Wchodzę do sklepu. Dobrze.
O, witaj, Flop. Chcesz marchewkę? Tak, Polu, proszę. Całą torbę. Proszę bardzo, jeszcze kilka. Ile płacę za te marchewki? O, 10 złotych, proszę. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Do widzenia, Polu. Do widzenia, Flop. Do widzenia? O, Flop! No! Co za powitanie. Tęskniłem i uderzyłem się w paluszek. I cieszę się, że wreszcie wróciłeś. Wróciłem. I to nie sam. O, marchewka. Ale pycha. Cześć. Chciałem zjeść marchewkę, więc Flop poszedł do sklepu. A ja zostałem z Amumą i Sulą. Nagle bardzo mocno przytrzasnąłem sobie paluszek. Au! Nie było Flopa, żeby mnie pocieszył. Było mi bez niego smutno. A potem zaczęliśmy się bawić w zakupy i to było fajne. A potem nareszcie Flop wrócił do domu, tak jak obiecał. Tęsknota. To wielka rzecz, Bing. Kocham Flopa. Zróbcie podłużne dołki. O tak, żeby nasiona miały dużo miejsca. Takie, Ammo? Bardzo ładnie, Bing. Dobrze. I teraz można wsypać do nich kilka nasion. Sypie, sypie. Sypie, sypie, Flop. Sypie, nie sypie. Za dużo. Kilka nasion wystarczy. Co teraz? O, przysypiemy ziemią. Bardzo dobrze. Delikatnie przysypcie nasionka. Właśnie tak. Delikatnie. Żeby leżały sobie przytulnie jak w łóżeczkach, Bing. Tak, ziemia pomaga im rosnąć. I gotowe, już. Jeszcze nie. Musimy trochę podlać. Jak dużo wiesz o ogrodnictwie, Bing? Jestem dobrym ogrodnikiem. No i już. Woda. Dzień dobry, kochani. Cześć, Bing. O, witaj, cześć, Molly. Sulo. Cześć, cześć Amu i Flopie. Cześć, Koko. Cześć, Koko. Cześć, Charlie. Bing i Sula sadzą nasiona, Koko. Może chcesz się przyłączyć? No tak szczerze, chciałam poskakać na skakance, Ammo. Uuu, dobrze. O, spójrz, Bing. Koko ma nową skakankę. Umiem skoczyć dużo razy z rzędu. Dobrze, patrzcie. Jeden, dwa, trzy! Bo ostrożnie, Bing. Przepraszam, Flop. Cztery! Pięć! Sześć! Widziałaś to, Sulo? Bing, skoczyłam sześć! Bardzo dobrze skakankujesz, Koko. A nas też nauczysz, Koko? No, mogę spróbować, ale chyba jesteś za mała. Dobrze, to lepiej pobiegnij i umyj te brudne łapki, Sulo. Ty też, Bing. Ale ja muszę podlać nasiona. O, prawie skończyłeś, Bing. Czyste! Dobrze, więc musisz po prostu, podskakiwać. Dobrze. Raz. Oj, prawie dobrze. Mogę też poskakać, Flop? Oczywiście. Możesz spróbować po Suli. Nasiona są już dobrze podlane. Spróbuj jeszcze raz, Sulo. Skakanka zaczepiała mi się o uszy całe mnóstwo razy, ale próbowałam, bo wiesz, tak trzeba robić, gdy chcesz się czegoś nauczyć. Raz. Prawie. Jeszcze raz. Raz. O, prawie mi się udało. A ja już umiem dobrze skakać na hula hop. Skaczesz, Bing. Umiem. Nie w ten sposób, Bing. Teraz znów ja. Dobrze. Raz. Tak! Zrobiłam skok! Widziałeś mnie, Bing? Tak. Skoczyłaś, Sulo. Ale musisz przeskoczyć nad skakanką. O, ja już potrafię. Tak! Dobrze, Sulo. Doskonale, Sulo. Może chcesz znów spróbować, Bing? Tak. Tak, proszę. No to skacz, Bing. Starasz się, Bing. Próbuj dalej, Bing. Teraz skoczę. Prawie. Dobrze ci idzie. O, dobrze, teraz ja. Raz. Bardzo dobrze, Sulo.
Dwa! Zrobiłam dwa skoki! Brawo, Sulo! Nie umiem skakać tak jak Sula. O, nie martw się, Bing. Trzeba czasu, żeby nauczyć się czegoś nowego. O, spróbuj jeszcze raz, Bing. Na pewno tym razem się uda, wiesz? Tak. O, ja ci pokażę. Nie, ja poradzę sobie sam. Musisz się bardzo postarać, Bing. Bardzo się staram. Dobrze, Bing. Bardzo dobrze. Uderzyłeś się mocno? Oj, bardzo cię boli? Jak boli, Flop. Daj, pokaż. Obejrzę to. Jesteś trzeci najlepszy, Bing. Nie, Charlie. Nie umiem dobrze skakać. Ale jesteś dobrym ogrodnikiem. Ale chciałem też dobrze skakać. Jak ty i Koko. W końcu nauczysz się dobrze skakać. Tylko musisz poćwiczyć. Tak. Możemy spróbować trochę inaczej, Bing. Ależ jak? O tak. No już. Wstawaj, Bing. A ty weź drugą rączkę, Sulo. Dobrze. Więc tak, Bing. Musisz stanąć na środku. Dobrze. W tę stronę, Sulo. Nad jego głową. O, dobrze. Skacz, Bing. O, skoczyłem. Skoczyłem, Flop. Zrobiłem faktycznie skok. Jej. Tak. Dalej. Brawo. Skacz. Skacz. Już umiem. Skacz. Brawo. Ja skaczę. Tak. Brawo, króliczka. Skacz. Cześć. Pracowałem dzisiaj w ogródku z Sulą i Koko przyszła i skakaliśmy. Koko skoczyła dużo razy i uczyła nas, jak się skacze. Ale ja nie umiałam skakać. I wtedy uderzyłem się w nogę i to bardzo bolało. Wtedy Koko i Sula wzięły skakankę i mówiły: skacz! I skakałem! Jeśli nie umiesz zrobić czegoś samodzielnie, to może przyjaciele ci pomogą. Skakanie to wielka rzecz. I umiem dobrze skakać. Tak. Biegnijmy, Flop, jak najszybciej. Nie. Ciut za szybko, jak dla mnie. Cześć, Flop. Cześć, Polu. Ojejku! Ale masz fajną deskorolkę. Dasz się przejechać? No pewnie. Pokażę ci, jak się na tym jeździ. Patrz. Cześć, Bing. Witaj, Polu. Flop, pan doda mi się przejechać. Pojadę na desce super szybko. Super szybko? Tak. Popatrz najpierw, jak to robi Pando. To jest bardzo łatwe. Robi się tak. Dobrze. Na początku jedź ostrożnie. To jest trudniejsze, niż się wydaje, Bing. Uwaga, jadę! Teraz ja! Patrz na mnie! Wstawaj, Pando! Pokaż, jak się staje na deskorolce. Właśnie. Tak, pokaż mi. Zgoda. Stajesz. Potem zgniasz kolana. Tak. Kolana. Robisz tak. Ręce. Ręce. A potem ziup. Czy teraz mogę ja, Pando? Tak, proszę. Załóż kask. Gotowe? Nie ściskacie? Nie. Aha. Jeszcze ochraniacze. Wygodnie ci, Bing? Tak, wygodnie. Ostrożnie.
Powoli. Opa. Flop! Ona nie chce, żebym na niej stanął. Och, Pando ci pomoże. A, najpierw stawiasz jedną nogę, a potem drugą. Trzymaj się. Ale się chwieje. Spokojnie, Bing. O to chodzi. No dobrze, jadę. Musisz się odepchnąć. Tylną nogą. Powoli, Bing. Dobrze. Widziałeś, Flop? Udało mi się. Tak, widziałem. Śmiało, Bing. Spróbuj pojechać szybciej. Hop. Kolana. Ręce. Siup. Tak. Jeszcze raz. Hop. Kolana. Hop. Ręce. Siup. Tak. Pando. Bing. Pando. Stop. Może teraz pojedziesz inną drogą? Tak! Pojadę tędy, z górki. No cóż, czy ja wiem? Jadę. Jak szybko. Patrz, Flop! Widzę. Ale szybko, za szybko. Nic ci nie jest, Bing. Wystraszyłem się. Nie martw się, nic się nie stało. Nie potrafiłem zahamować. O, biedny Bing. Kolana w porządku? Tak. Łapki w porządku? Tak. Troszkę mnie bolą. Jechałem za szybko, prawda? Tak, trochę za szybko. Idzie karetka. Z drogi. Pando. Siadaj, Bing. Jedziemy do szpitala. Tylko nie jedźcie za szybko. Ale dlaczego nie? Pando. No dobrze, nie będzie za szybko. Co ty na to, Bing? Zgoda. Świetnie. Ruszajcie więc. Wystarczy. Siadaj. Chcesz jeszcze pojeździć? Nie. Bo znowu spadnę. Każdy na początku spada, Bing. To prawda. Nawet ja. Jestem cały poobijany. Tu mam siniaka. I tu. O! I tu. I tu. Pando. Może jednak spróbujesz. Tu jest płasko. Nie rozpędzisz się tak. Zgoda. Hop. Kolana. Ręce. Ziup! Spójrz, Flop! Nie spadam! O to chodziło, króliczku! Hej, teraz moja kolej! Pando pozwolił mi pojeździć na deskorolce. To było trudne, bo trzeba było utrzymać się na samych nogach. Robi się hop. Kolana, ręce, siup! Deskorolka pojechała za szybko i przewróciłem się. To nie było przyjemne. Deskorolka jest super, ale nie można nauczyć się na niej jeździć bez przewracania się. Trzeba wstać i ćwiczyć dalej. Jazda na deskorolce to wielka rzecz, Bing. Nie! Flop! Pobawisz się ze mną w parkowanie? Oczywiście. A jak się w to bawi? A więc jedziesz. Potem. Następnie. Tyn. I dalej. Wreszcie. Charlie. Proszę. Ty zaparkuj żółty, Flop. Zaczynasz stąd. Dobrze, spróbujmy. Najpierw robię... Nieźle ci idzie, Flop. Później jest... Potem...
I? Teraz wezmę czerwony. Nie bierz tego do buzi, Charlie. Dziwi. Charlie! On też chce się z nami bawić. Jest za mały. Trzeba dać mu jakąś zabawkę. Tak. Proszę, Charlie, garnuszek z warzywami. Hop! Baw się! Jedziemy! Jedziemy! Nie, Charlie! Samochodziki tam, marchewka tutaj! To nie jest autko, tylko marchewka. Łup, łup, ciu, co dalej, Bing? O, niebieski. Ty parkujesz. Jadę. Charlie chce zaparkować swój pojazd. To nie jest pojazd, to jest ziemniak. To ziemniak. Wrzucimy ziemniaczka na miejsce, Charlie. Hop. Wszystko działa? Tak. Zgoda. Gdzie jest zielone autko? Hop. Czy to? Coś ty, Flop. Ciężarówki nie wjeżdżają na ten parking. No tak. O, znalazłem. Charlie. Charlie, zepsułeś nam zabawę. Wezmę Charlie'ego na bok i trochę się z nim pobawię. Świetnie. To znaczy, że będę musiał zostać z nim. Tak, a ja nareszcie spokojnie pobawię się samochodzikami. Zgoda, Bing. Jeśli zmienisz zdanie, możesz do nas dołączyć. Nie zmieni zdania. Niech każdy bawi się po swojemu. Chodź, Charlie. Pobawimy się. Skończyłem. Flop. Spójrz, kto do nas idzie. Przywiozłem wam ziemniaka. Hop! Hop! Podoba mu się ta zabawa. Brawo, mały króliczku. Cześć, bawiłem się z Flopem autkami. Ale cześć.
Charlie przewrócił mój garaż i wszystkie autka powypadały. Zdenerwowałem się. Flop zajął się Charlie, a ja znów zacząłem się bawić. Ale smutno mi było samemu, a więc zawiozłem ciężarówką znalezionego ziemniaka do Charlie'ego. Rzucaliśmy warzywami do garnka. Czasami można się bawić samemu, ale weselej bawić się z kimś. Wspólna zabawa to wielka rzecz, Bing. Lubię bawić się z Charlie'em. Tutaj zbuduję zamek z piasku. Bardzo dobre miejsce. Cześć, Bing. Pando! Cześć, Flop. Cześć, Polu. Budujemy zamek z piasku. O, ja też chcę. Przyda nam się pomóc. Mogę, Polu? Oczywiście. Tak. Mogę zostać. Chodź, Pando. Bardzo podoba mi się twój samochodzik. To jest Don. Wywrotka. Trzeba ją nakręcić, a potem nacisnąć i jedzie. Przyda nam się. Mam nadzieję, że zobaczę piękny zamek, gdy wrócę. Oczywiście. Pa. Cześć, papa. Hej. Ja będę zwoził piach. Super. Dobrze. Napełnię wiaderko. Zbudujemy zamek, jakiego jeszcze nigdy nie zbudowaliśmy. Spróbujmy. Tak. Dostawa piasku. Ale dużo. Zaraz dowiozę więcej. Patrz, ładna wieża. Tak, bardzo ładna. Postawimy drugą obok. Nadjeżdża piasek. Przyda się, dziękujemy. Przywieźć jeszcze? Tak, ten zamek ma być bardzo, bardzo duży. Dobrze. Zrobię następną. I jeszcze tutaj. Aha. Zamek musi być wyższy. O taki. Co? Dobrze, spróbujmy. Bing, spójrz, ile piasku przywiozłem. Aha. Dostawa odebrana. Pip, pip. Uwaga. Hop. Dobrze. Powoli, Bing. Patrz, Flop, ale wysoki. To największy zamek, jaki zbudowaliśmy. Tak, to prawda. Jest bardzo duży. I co dalej? Co jeszcze zamek musi mieć? Zbudujmy fosę. Co to takiego? Fosa to specjalnie wykopany, podłużny, głęboki dół, biegnący wokół zamku, by go chronić. Tak, fosa. Zróbmy fosę. Teraz pora na dekorację. Świetnie. Dekoracje. Poszukajmy czegoś. O, patyk. Don wjechał do rowu. Fosa spełniła zadanie. Don nie zdobył zamku. Zabiorę stąd ten piasek. Dobry pomysł. Dalej, Flop. Kończmy. Zostały nam dekoracje. Jedziemy, Don. Gotowe? Nie. Musi być coś na szczycie. Taka jakby... wieżyczka. No tak, wieżyczka. O coś takiego mi chodziło. Jedziemy. Gdzie mój kluczyk? Pięknie. Teraz to dopiero jest prawdziwy zamek. O, tak. O, mój kluczyk. O, Pando. Nic ci nie jest? Co ty narobiłeś? Powoli. Tyle się napracowaliśmy. To był największy zamek, jaki zbudowaliśmy. Wybacz, Bing, chciałem tylko zabrać mój kluczyk. Ale to miała być wieżyczka na samym szczycie. A teraz w ogóle nie ma zamku.
Pandona zwoził nam bardzo dużo piasku. Ten zamek w zasadzie cały czas stoi. Gdzie? Tutaj. Trzeba go tylko ponownie uformować. O, pomogę wam. Mam nawet swój sprzęt. Szybko nam pójdzie. Gotowi? No to... Raz! Będzie chyba jeszcze większy. Tak. Szybko, jedzie pola. O. Potrzebujemy dekoracji. Proszę, Pando. Super. Brakuje nam wieżyczki. Wcale nam nie brakuje. O, dziękuję, Pando. Gotowe. Skończyliśmy, Flo. Aha. Cóż to ja widzę? Polu, zamek? To największy zamek, jaki zbudowaliśmy. Jest śliczny. Zróbmy jeszcze jeden. Tak, jeszcze większy. O, tak. Zbudowaliśmy zamek z piasku. Taki wielki. Ale wieżyczka okazała się być kluczem do wywrotki. Panda zrobił... O! I wpadł do fosy. Zamek zrobił tylko... I rozsypał się. Byłem bardzo zły, ale Flop powiedział, że można go odbudować. Ponieważ Pando mi pomógł, poszło nam szybko. I było wesoło! Zamki z piasku! To wielka rzecz, Bing. Wielka? Największa! Ale na plaży było fajnie, prawda, Pando? Niesamowicie, no pewnie. Papa, busiku! Uwielbiam plażę. Ja też. Kiedyś tam jeszcze pojedziemy. O, tak, koniecznie. Papa, Bing. Pando, musisz wejść do nas na chwilę. Zostawiłeś u mnie swojego bubulka. Bubulek. Tak, bubulek jest niezastąpiony do zasypiania. Bubulku. Gdzie jesteś, bubulku? Gdzie jesteś? Nareszcie w domu. Tu jesteś. Pokażmy bubulkowi nasze skarby. Dobra. Patrz, Pando. Muszelki. Napijmy się herbaty, Polu. Chętnie, Flop. Ta mi się podoba. Ta mi się podoba jeszcze bardziej. Ja ją znalazłem, jest moja. Ta wygląda jak marchew. Zamieńmy się. Marchewka! Mniam! Jedna dla mnie, jedna dla ciebie. Ta dla ciebie? Jedna dla mnie. Ta dla mnie. Jedna dla ciebie. I kamyk dla mnie. Flop! Chodź, popatrz! Ja mam pasiastą! Są bardzo ładne. Te muszle nadal pachną plażą. W muszli można usłyszeć szum morza. Co ty mówisz? Przecież tam nie ma morza. Mhm. Posłuchaj. O, słyszę szum morza. Mogę posłuchać? Proszę. Ja też słyszę morze. Posłuchaj. Tak. Pando, jesteś zmęczony? Nie. Pobawmy się w chowanego. Tak. Zrobiło się bardzo późno. Ojej, tylko jeden raz. No dobrze. Ja się chowam. Zgoda. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Szukam, gotów czy nie? Pando bardzo dobrze się schował, Bing. Gdzie on jest? Już wiem. Tutaj. Czyżby? Nie. No to gdzie on jest? Flop. Nigdzie nie mogę znaleźć Pando. Jeśli chcesz, pomożemy ci. Poproszę.
Może poszukasz teraz na górze? Gdzie on się schował? W moim pokoju. Sprawdźmy. Muszla Pando! Patrz, Flop! Pando schował się w moim łóżku! O, nie sądzę, żeby Pando się schował. Patrz. Flop! On zasnął! W moim łóżku! Wstawaj, Pando! To bardzo dobra kryjówka. On się nie schował, tylko całkiem zasnął w moim łóżku. Zrób coś, żeby on wstał, Flop. A ty chciałbyś być tak nagle obudzony? Nie. Ale co będzie ze mną, Flop? Gdzie ja będę spał? W swoim łóżku. Jest dość duże dla was obu. Razem tu przenocujecie. Tak. Spójrz, podzielisz się łóżkiem ze swoim przyjacielem. Ale Pando nawet nie założył piżamy. Nie, był zbyt zmęczony. Tak. Czy ja też mogę spać bez mojej piżamy? Aż tak. Muszę zrobić siusiu. Dobra myśl. Przy okazji umyj ząbki. No, chodź. Śmiesznie spać z tej strony, Flop. No, widzisz? Możesz położyć tę muszelkę koło Pando? Pewnie. Żeby słyszał szum morza. Przez sen. O, świetny pomysł. O to chodziło, króliczku. Proszę. Tuliś. Dobranoc, Bing. Śpij dobrze. Dobranoc, Flop. Dobranoc, Bing. Pa, Polu. Do jutra, Pando. Byliśmy z Pando nad morzem. Potem dzieliliśmy się muszlami. Moja wyglądała jak marchew. Pando dostał muszle z paskami. Szumiała jak prawdziwe morze. Potem bawiliśmy się w chowanego. Pando poszedł na górę i całkiem zasnął w moim łóżku. Nie podobało mi się to, bo to moje łóżko, a nie Pando. Ale Pola powiedziała, że możemy spać w nim razem. Dzielenie się. To wielka rzecz, Bing. Ja też dziś spałem bez piżamy. O, to pewnie Amma przyszła po Sulę. O, nie chcę, żebyś poszła do domu. Ja też nie chcę iść do domu. Schowajmy się. Tak. Witaj, Ammo. Witaj. Czy Sula jest gotowa? No cóż. O, gdzie są nasze małe urwisy? O, nie wiem. O, złoty pantofelek Suli. Ale gdzie jest drugi? Może tutaj? Otworzyła szafkę. Wielka szkoda, że Suli tu nie ma. Nie zje pysznego pomidoro-serowego spaghetti, które dla niej przygotowałam. No trudno, będę musiała zjeść je sama. Tu jestem! Uwielbiam pomidoro-serowy spaghetti. O, Sula! Ale z ciebie żartownisia. O, kolejny żartownis. Wystarczy. Kto dziś dobrze się bawił, łapka do góry. A teraz tymi łapkami zróbcie sobie pa-pa. Pa-pa. Pa-pa.
Ja nie chcę się jeszcze żegnać. Ja też jeszcze nie chcę się żegnać. No dobrze, zostaniemy tu jeszcze chwilkę. Hurra! Żeby posprzątać po zabawie. No dobrze. Ja będę odliczała, a wy sprzątajcie. Kiedy usłyszycie zero, wtedy pójdziemy z Sulą do domu. Gotowi? 10 łyżek kaszki. 9 łyżek kaszki. Proszę. Dziękuję. 8 łyżek kaszki. Flop! Tak? 7 łyżek kaszki. O, ślicznie. O, mój bucik. A gdzie się podział drugi? 6 łyżek kaszki. Jest tutaj! 5 łyżek kaszki. Bez bucików nie mogłabym pójść do domu. 4 łyżki kaszki. O, schowajmy je. Tak! I nie będziemy musieli się pożegnać. Hurra, żadnego papa! 3 łyżki kaszki. Śpieszcie się! 2 łyżki kaszki. Gdzie schowaliście buciki Suli? Może w szafce? Nie? Gdybym była bucikiem Suli, schowałabym się w koszu na brudną bieliznę. Sula? Aha. Poszukajmy teraz drugiego. Bing? Chyba nie wrzuciłeś drugiego bucika Suli do toalety, prawda? Zejdź, proszę. Ojej. Bing! Króliczku, już to kiedyś mówiłam. Do toalety trafia tylko siusiu, kubka i papier. Nic innego. O. Trzeba teraz dobrze umyć biedny bucik. Nie chciałem, żeby Sula szła do domu, więc rzuciłem go do toalety. Ale teraz jest cały mokry. Chodźmy, Sulo. Musimy go teraz wysuszyć. Przez Binga mam mokry bucik. Nie denerwuj się, Sulo. Co się stało, że bucik Suli jest mokry? Schowałem go do toalety. Nie wiedziałem, że się zamoczy. Schowałeś do toalety? Chciałem, by Sula została. A teraz ja chcę już iść, bo jestem na ciebie zła. Bardzo zła. Bing, nie sądzisz, że powinieneś coś Suli powiedzieć? Przepraszam cię, Sulo, za to, co zrobiłem. Może włożysz moje żółte kalosze? One zawsze będą suche. To miło z twojej strony, Bing. Sulo, przymierz je. No dobrze. Mogę iść w nich do domu. Są śmieszne. Zabierzesz swój bucik, gdy tylko wyschnie, Sulo. A ty weźmiesz kalosze, gdy przyjdziesz do mnie. Będę mógł jutro przyjść? Oczywiście, że tak, Bing. Zapraszamy. Hurra! Chodźmy już. Pa, pa, Bing. Do widzenia, Flo. Do widzenia, Ammo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Bing. Pa, pa. Pa, pa. Się u mnie z Sulą i nie chcieliśmy się rozstać, więc ukryliśmy buciki Suli. Wrzuciłem jeden do toalety. Zamoczył się i zrobił się fuj. Sula była na mnie bardzo zła. Nie chciałem się tak rozstawać, więc pożyczyłem jej moje żółte kalosze. I pożegnaliśmy się w zgodzie. Cześć! Do toalety ma trafiać tylko siusiu, kubka i papier. I absolutnie nic innego. Pożegnania. To wielka rzecz, Bing. Pa, pa! Się cieszę. Ty też się cieszysz, Flop? Tak. Patrz, tam jest Sula. Sula!
Cześć, Bing! Cześć Amo! Sula. Cześć, Bing. Sulo! Cześć, Flop! Co przyniosłeś do sklepu, Bing? Przyniosłem niebieską wyścigówkę, bo już się nią nie bawię. Patrz, tu mam wiaderko! Akurat na pieniądze! Pokaż mi! Ale puste! To dlatego, że jeszcze nic nie sprzedaliśmy, Bing. Gdy tak. w wiaderku będzie dużo pieniędzy, kupimy nową zjeżdżalnię do przedszkola. Prawda? Tak, Sulo, zjeżdżalnię. Sprzedamy wszystkie te rzeczy, których nie potrzebujemy. Właśnie. Tak. Spójrzcie, idzie Pando! Cześć, Pando! Hej, dzień dobry, Pando. Cześć! O, sklepik! O, ja chcę tę wyścigówkę! Wyścigówka! Piękne kolory i jaka miękka wełna. Możesz coś z niej wydziergać. O, szalik! O, tak. Wezmę oba motki oraz tę niebieską wyścigówkę. Hurra! To 3 złote za to wszystko. Proszę. Złote. 1, 2, 3 złote. Dziękuję, Polu. Dobrze, teraz idziemy na trening karate. Prawda, tak, Pando? Tak! Chodźmy. Do zobaczenia. Pa, pa. Do widzenia, pa, pa. Zarobimy jeszcze więcej pieniędzy, jak znajdziemy więcej rzeczy na sprzedaż. Dobrze, poszukajmy. Szukamy w środku, Bing. Ha, coś znalazłem. O, pamiętam tego pana. Tak, to pan tęczowy. Bawiliśmy się nim cały czas. O, pan tęczowy. Najpierw żółty, Bing. O, tak. A gdzie głowa? No nie ma. O. O. Biedny pan tęczowy. Możemy go sprzedać w naszym sklepie. Przecież nie ma głowy, Bing. O. Zgoda. To znaleźliśmy do sprzedania w sklepie. O. I na pewno chcecie sprzedać pana tęczowego? Tak. Bo nie ma głowy. Nie możemy się już nim bawić. Dobrze. Widzę, że mamy kolejną klientkę. O, to ładne. Ogląda pana tęczowego. A wiecie, to świetne na rolki papieru toaletowego. Ile to kosztuje? 3 złote, proszę. Trzy złote. Zbieramy na nową zjeżdżalnię. Tak. Doprawdy? W takim razie dam wam 5 złotych. Jej, dziękujemy! Ach, hurra! Proszę bardzo. 5 złotych, pa. Sulo. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia, panie tęczowy. O, ta pani była bardzo miła. Tak, dała nam 5 złotych, Flop. Poszukajmy jeszcze czegoś. Dobrze, Sulo. Au, oj, Bing. Auć, co to? Co? Oto głowa pana tęczowego! Hurra! Możemy go znowu poskładać, Sulo! Ale nie możemy, Bing. Ta pani kupiła podstawkę z drążkiem. Nie! O, biegnijmy go odkupić, Bing. Flop, Ammo, znaleźliśmy głowę pana tęczowego. O! Możemy odkupić podstawkę z drążkiem od tej pani? Możemy, proszę, możemy. Cóż, raczej wątpię, czy to możliwe. O, już za późno, Sulo. Ojej. Pani poszła już chwilę temu. Ale tej miłej pani spodobała się drewniana podstawka z drążkiem. Nieprawdaż? Ale chciałem znowu poskładać pana tęczowego. Tak, Bing, ja wiem. Teraz będzie panem na papier toaletowy. Ale mamy przecież krążki. Ale ich nie ustawimy. Bez drewnianego drążka. Cześć, Bing! Dzień dobry, kochani! Cześć, Sulo! Cześć, kochanko! Witaj, Molly! Cześć, Charlie! O, Charlie, spójrz! Jakie ładne, Charlie! Charlie! Charlie się bawi! Postaw jeszcze raz, Bing! I pamiętaj o głowie pana tęczowego! Tak, Charlie. Charlie się bawi, Flo. Jeszcze, jeszcze. O, tak, jest zachwycony.
Charlie weźmie sobie czerwony krążek, bo czerwony to jego ulubiony. O, Pink, o jak miło z twojej strony. Dobrze, czy ja widziałam gdzieś wiaderko? Tak, tutaj, zbieramy na zjeżdżalnię. Dobrze, w takim razie. 1, 2, 3, 4, 5 złotych. Dziękujemy, Molly. Dziękujemy, Molly. Mały Charlie bardzo się cieszył, Flop. O to chodziło, króliczku. O to chodziło, Sulo. O to. Tak. Cześć. Ja i Sula położyliśmy rzeczy, którymi się już nie bawimy, na stoliku. I to był nasz sklep. I zbieraliśmy pieniądze do wiaderka Suli. Znaleźliśmy pana tęczowego. Ale zgubiła mu się głowa. Wtedy miła pani kupiła podstawkę z drążkiem na papier toaletowy. I wtedy znaleźliśmy jego głowę, ale było za późno. I się smuciłem. Ale gdy Charlie rozrzucał krążki, znowu się rozweseliłem. Zabawa w sklep to wielka rzecz. I dla Suli tak samo. Kupiliśmy z